Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Mój wniosek jest dość specyficzny i nietypowy. Mianowicie chciałem prosić Panią Marszałek w imieniu chyba nas wszystkich, lub prawie nas wszystkich, o wykluczenie z obrad Sejmu piątki posłów Konfederacji, którzy wczoraj przynieśli hańbę tej Izbie, hańbę Polsce, hańbę potomkom ofiar, ofiarom i potomkom ofiar Holokaustu. Ludzi, którzy po prostu zapomnieli, czym jest przyzwoitość, czym jest moralność, czym jest historyczna wierność pamięci, czym jest tak naprawdę służba Rzeczpospolitej z tego miejsca, z Sejmu, z Senatu, w imieniu narodu. Otóż nie może być zgody na tego typu hańbiące postępowanie. Panie pośle. I proszę Panią Marszałek o wykluczenie tych posłów z obrad Sejmu. Panie pośle. Proszę Państwa, oczywiście to nie był wniosek, jak Pan poseł sam zauważył, formalny. Natomiast bardzo proszę Pana posła Brauna, Pana posła Kuleszy i Pana posła Bosaka o założenie maseczek. Bardzo proszę Panów o założenie maseczek. Proszę Pana posła Brauna i Pana posła Kuleszy o założenie maseczki. Pan poseł Braun, Pan poseł Kulesza. Panowie posłowie, zwracam Pan poseł Kulesza. Panie poseł Braun, proszę o założenie maseczki. Panie pośle Braun, zwracam uwagę, że zakłóca Pan obrady Sejmu. Bardzo Pana proszę o założenie maseczki. Panie pośle, na podstawie artykułu 175 ustęp 3 regulaminu Sejmu przywołuję Pana do porządku i po raz kolejny proszę o założenie maseczki. Panie pośle, na podstawie artykułu 175 ustęp 4 regulaminu Sejmu przywołuję Pana do porządku i stwierdzam, że uniemożliwia Pan prowadzenie obrad. Panie pośle, Pan nadal uniemożliwia prowadzenie obrad. Na podstawie artykułu 175 ust. 5 podejmuję decyzję o wykluczeniu Pana z posiedzenia Sejmu. Zgodnie z regulaminem Sejmu proszę opuścić salę plenarną. Z wnioskiem formalnym Pani poseł Marcelina Zawisza, Lewica, proszę. Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, wczoraj, w dniu wczorajszym zmarło z powodu koronawirusa 669 obywateli i obywatelek tego kraju. To oznacza, że co 2 minuty umiera osoba w naszym kraju z powodu koronawirusa. 68 artykuł Konstytucji nakazuje Wam zwalczanie chorób epidemicznych. Wiem, że po prawej stronie są też lekarze. Kodeks etyki lekarskiej mówi, że najwyższym nakazem etycznym lekarza jest dobro chorego. Co wy w tym czasie robicie? Dlaczego nie wprowadzacie obowiązku szczepień? Dlaczego nie wprowadzacie paszportów sanitarnych? Ludzie umierają, nasi bliscy umierają. Ile jeszcze grobów mamy wykopać, zanim w końcu weźmiecie się do roboty? Zanim pozwolicie na to, żebyśmy mogli poczuć się bezpiecznie? Mówicie, że stoicie ze związanymi rękami, bo antyszczepionkowców się boicie. My się nie boimy. Pomożemy Wam. To jest Wasza wina, że ci ludzie umierają. Każdy jeden zgon to jest Wasza wina. Dziękuję bardzo, Pani poseł. Dziękuję bardzo, Pani poseł. Nie był to wniosek formalny. Pan poseł Michał Gramatyka, Polska 2050. Proszę. Nie. W kolejności, bo to już był drugi. Do tego wniosku z kontrwnioskiem. Wnioskiem przeciwnym, bardzo proszę. Pani Marszałek, Wysoka Izbo,
Ja z wnioskiem przeciwnym. Proszę Państwa, wczoraj umarło 1300 osób na inne choroby. Dlaczego nie zabicie się tymi chorymi? Dlaczego? To też jest wina rządu? Prec z tą demagogią. Obowiązkiem lekarza jest leczyć, a nie przymusowo leczyć. Przede wszystkim nie szkodzić. I tyle. Proszę Państwa, stukającym w te pulpity, chcecie, żeby przy Waszych wypowiedziach był spokój, ale jak ktoś inny się wypowiada, to tak reagujecie? A gdzie tu demokracja? Gdzie tu wolność wypowiedzi? Szanujmy się nawzajem. Proszę bardzo, pan poseł Michał Gramatyka, Polska 2050. Szanowna pani marszałek, panie premierze, Wysoka Izbo. Instytut Pamięci Narodowej szacuje, że w wyniku stanu wojennego zginęło około 100 osób. Każda z tych śmierci była tragiczna, każda z tych śmierci była niepotrzebna. Wy jesteście odpowiedzialni za 6 razy więcej ofiar pandemii. Każdego dnia. A panie pośle, demagogiczne wypowiedzi, to nie jest wniosek formalny. Bardzo proszę, pan poseł Robert Winnicki, Konfederacja, wniosek formalny. Panie marszałek, Wysoka Izbo, prawda jest taka, tak panie pośle, mam prawo głosu w tej sali, mimo że pan by chciał ze względu na poglądy ludzi segregować, ze względu na podejście do tego, jak chcą poschodzić do sfery publicznej. I panie pośle Grupiński, chciałem panu powiedzieć, że gdyby wykluczano za udział w manifestacjach, w których pojawiły się kontrowersyjne rzeczy, to panie pośle, cały wasz klub, cały klub Lewicy po zeszłym roku musiałby być wykluczony na zawsze z tych obrad. Po 2020 roku was nie powinno być w polskim życiu publicznym. Jeśli udział, gdzie pojawia się kontrowersyjne hasło, wykluczałby z życia publicznego. Spójrzcie w lustro. Szanowni Państwo, Lewica się podzieliła, ale w tej Izbie będzie wiadomo, kto jest na prawicy, kto jest na prawicy, kto jest na lewicy. Będzie wiadomo po głosowaniu w sprawie ustawy segregacji sanitarnej. Proszę Państwa, panie pośle, proszę Państwa, proszę Państwa, ja chciałam Wam przypomnieć, że to jest sala plenarna, a nie sala cyrkowa. Proszę nie uskuteczniać takich zachowań, bo to jest niepoważne i niegodne polskiego Sejmu. Panie pośle, radzę ostudzić emocje. Proszę Państwa, trzeba patrzeć, panie przewodnicząca, to kto zaczął, a nie na to, kto kończy. Naprawdę. Powracamy do rozpatrzenia punktu 2 porządku dziennego.